Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ten sam outfit co w ostatnim filmie, czyli w filmie z zakupami z Niemiec. Bo tak, przed momentem nagrałam dla was właśnie ten film. Tu już sobie wszystko uprzątnęłam. Troszkę tego było do pochowania, a nie ukrywam, że moje szafki no pękają w szwach. Sporo tych zapasów się narobiło, ale tak, to mam słuchajcie ogarnięte. Dwie pralki już też za mną. Poodkurzałam i teraz moi drodzy biorę się za życie. Obiad mam, więc dzisiaj nic nie gotujemy. Natomiast słuchajcie, przyszła do mnie paczucha, tutaj nie będę się na jej temat rozwodzić, bo to jest fajna współpraca na Instagram, ale muszę wam to pokazać, muszę po prostu wam to pokazać, niech ja się tylko do tego dobiorę. Akurat przyjechała śmieciarka, więc troszkę może nam tutaj huczeć, ale to nie szkodzi. O, jest, słuchajcie. Fajny karton, czarniuteńki, this is food. Wow, no powiem wam, wow, fajnie to wygląda. Smart food for a new generation. Ta-da! Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć fajowych napoi. Te napoje mają zastępować posiłek, ale będą testy, będzie Instagram, tak jak mówię. Tutaj nie chcę się nad tym rozwodzić, natomiast fajnie to, naprawdę fajnie to, kochani, wygląda i zapowiada się interesująco. No, także to, kochani. I dzisiaj spędzimy sobie właśnie kolejny dzień razem. Zabieram was tam, gdzie jadę i będzie, myślę, bardzo fajnie. Miałam was dzisiaj zabrać ze sobą, ale słuchajcie, wzięłam ze sobą kamerę i no niestety, taka ze mnie vlogerka, nic wam nie nagrałam z miejsc, w których byłam, ale przede wszystkim odwiedziłam cukiernię, to jest cukiernia Sowa akurat i takie cudeńka ze mną przyjechały. Jest wieczór, a my zaczynamy nasz wieczorny, tłusty czwartek. Będzie pysznie, będziesz zajadała? Takie! No i Minecrafty, tak jest, super! Ej, przestać, przestać. Także kochani, dajcie koniecznie znać, ile ponczusiów na liczniku u was było w tłusty czwartek. My, tak jak mówię, dopiero wkraczamy w tę grę. Tuż obok pączków mój zakup z Martes Sport. O, wyjmę jedną ręką. Miało być tak fajnie. Miało, słuchajcie, wypłynąć tak. Słuchajcie, potrzebowałam takiego termoaktywnego kompletu, takiej termoaktywnej bielizny. Te spacery zimowo-jesienne zawsze, no słuchajcie, jest chłodno. Ja nie mam odzieży takiej typowo przystosowanej, więc stwierdziłam, muszę w coś takiego w końcu zainwestować. No i padło na taki przepiękny pudrowo-różowy komplet, marka Iguana, rozmiar SM. Wydaje się trochę mały, ale to się niesamowicie mocno naciąga, więc powinno być ok. I zobaczcie, mamy leginsiki, siups, zapowiadają się naprawdę dobrze. I to, myślę, będzie znacznie lepsze niż jakieś, wiecie, rajtki, tego typu historie. I tutaj, proszę bardzo, taka oto też bluzeczka. Dajcie znać, czy też korzystacie w takie zimne, wietrzne, lodowate dni właśnie z takiej odzieży, czy nie. No ja uznałam, że chyba czas najwyższy się w coś takiego zaopatrzyć. My tutaj też, jak wiecie, mamy mnóstwo pól w koło, więc wiatr hula i naprawdę potrafi być bardzo, bardzo zimno, więc to powinno mnie uratować. Super. No i kolor genialny. Troszkę tutaj ciemno, ale to jest taka właśnie nasza no, spiżarka, takie pomieszczenie gospodarcze. No i tutaj zobaczcie, ustawiłam sobie mój zapas Lenorków. Tutaj mi jeszcze softlany z ostatniego mojego... Nie, tu. Softlany z mojego ostatniego zamówienia na Allegro zostały. Tutaj mam te żele Omo, a tutaj żel Wilsztarin. One są bardzo tanie na Allegro, ale są mega fajne. Czekajcie, może pokażę wam nazwę. Upsa! O, takie oto i też wam je polecam, bo naprawdę są super, więc jak widzicie, zapas jest, można naprawdę teraz prać do woli. A tutaj obok składam wytłaczanki dla babci na nasze właśnie wiejskie jajeczka, zawsze je odkładam. Jak idziemy po jajka, to biorę, jak już się uzbiera dużo. No.
Pamiętacie moją piankę do mycia buzi marki Balea z drogerii DM? Była świetna, ale tym razem, no właśnie, nie robiłam zamówienia na DM-ie, muszę koniecznie to zrobić. Natomiast w Rossmanie natknęłam się na promocję tej oto, Blue Matcha od marki Bielenda i powiem Wam szczerze, że jest równie świetna. Bardzo polubiłam tego typu produkty myjące do twarzy i bardzo chętnie właśnie testuję to, co jest. Dajcie znać, jeżeli macie też takiego ulubieńca piankowego, to myślę, że chętnie znów będę miała co testować. A w kuchni miseczka dobroci. Tutaj wysypałam szokobonsy, jest też reszta Raffaello, która była w pojemniku. Są jeszcze jakieś takie inne właśnie pojedyncze cukierki i mówię, niech leży. Każdy, kto będzie miał ochotę, to się po prostu skusi. No i zejdą nam ze stanu. I jestem, kochani, w kuchni. Nie ogarniam na razie żadnej kolacji, nic z tego, bo po prostu będziemy teraz świętować nasz tłusty czwartek. Zobaczcie, tam już jest mały tester ponczusiowy, tak? Smacznego! I kochani, powolutku będziemy ten dzień kończyć. Pójdę też w końcu, wręczę ten prezent, który cały czas od kilku dni widzicie za moją głową, ale serio, on mi się nawet po prostu nigdzie do tych na moich szafek nie zmieścił, bo ach, tam się dzieje naprawdę sporo, więc już nie upychałam, mówię, niech leży, niech czeka. I tak, moi drodzy, będę się z Wami żegnać, kończyć tego vloga, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, koniecznie dajcie znać. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. O, pa! Zachęcam Was cały czas niezmiennie do subskrypcji kanału, do odwiedzania mnie na Instagramie oraz na TikToku. Tam też można mnie łatwo złapać. Buziaki, pa, pa! When we wake, hear the birds and see the sun.